wiem, czy wszyscy z Państwa byli może w takim miejscu, w takim lesie, może na granicy Polski czy Słowacji, gdzie nie ma ani jednego domu. Może byliście może w Łomnej, gdzie znajduje się Puszcza Karpacka Miosy. Taka, która była tutaj 500 lat temu. Archaiczna, z drzewostanem, liściastą i glastem. To właśnie tak 400 lat temu wyglądała Trójwieś Beskidzka i wyglądały okolice. Bez domów, wszystko porośnięte dziką, bujną roślinnością. I przez tą roślinność, przez te zielone lasy zaczęli się przebierać tędy górale, pasterze, wołosi, którzy karczowali te trudne tereny, wypalali lasy, żeby założyć sałasze. Na tych sałaszach powstawały najpierw koliby, barcówki, potem budowali prowizoryczne domki, wszystko to okupione ogromnym wysiłkiem, wielkim trudem, ale też chęcią zapewnienia swoim najbliższym pożywienia, a stadom owiec, z którymi przychodzili, miejsca, gdzie mogłyby wypasać trawę. I tak zaczęły powstawać domy wisterne w Białorzyce, w Koniakowie, 400 lat temu. Potem przyszła tutaj wiara katolicka z ojcem Leopoldem Tempesem. A my dzisiaj, 400 lat temu, 400 lat później, spotykamy się w tym pięknym kościele, który pamięta historię, dzieje, wojny, radości i smutki. I cieszymy się bardzo, że mimo tego, że minęło 400 lat, górale tutaj w Trójsi Beskidzkiej noszą te najpiękniejsze archaiczne stroje, stroje górali wołoskich. Że mimo tego, że nowoczesność wdziela się do nas z każdej strony, my cały czas możemy cieszyć się tym pięknem, jakim jest tradycja, spuścizna, wiara przodków. Drodzy Państwo, to piękne wydarzenie, 400 lat sołectwa Istebna Jaworzynka od wpisu pierwszych osadników do Urbarza Cieszyńskiego, to także inauguracja Roku Górali. Roku Górali w województwie śląskim, a wiemy, że mamy tutaj Górali Śląskich, a na granicy z Koniakowem zaczyna się Żywiecczyzna i Górale Żywieccy też świętują. Urząd Marszałkowski postanowił właśnie ten rok poświęcić nam, góralom, żeby wspomnieć, że oprócz tego znanego, czarnego Śląska są także mieszkańcy tej zielonej części, tej, która wznosi się wysoko tu na południu przy granicy Czech i Słowacji. Mamy nadzieję, że ta piękna inauguracja będzie takim wspaniałym preludium do obchodów wszystkich świąt, jakie planujemy przeżyć w tym roku, a kalendarz imprez jest bardzo bogaty. Można to wszystko oczywiście zobaczyć i sprawdzić na naszych stronach.